Dzień dobry, dzisiaj będzie unboxing i to w sumie nawet dwóch paczek. Jedna tutaj przyszła z Białegostoku, a druga od Wojtka. I może zaraz coś wam pokażę, bo tutaj zacząłem robić swoją gitarkę przy okazji. I klejenie progu. I będziemy równać gryf. Ogólnie to czas najwyższy na zmianę gitary, bo ta jest od 17 roku życia, mojego 17 roku życia, 16, sorry, 16 roku życia. A tutaj, dobra, zaczynamy. Przyszły przekaźniczki od Wojtka, mostki takie malutkie prostownicze, tutaj wam pokażę. Takie malutkie mostki prostownicze. Sorry, że jest papierosem, ale to jest wszystko dzisiaj na wariackich papierach, na tempo, bo mam jeden dzień wolnego, nie? Przyszły takie przekaźniczki. I rezystorki 5W, 5,6 Ohma. Cały kartonik. Dzięki Wojtek. To od Wojtka. Cały kartonik był od Wojtka. Dobra, muszę wyłączyć próbę tego papierosa. A tutaj przyszło prawdopodobnie retro. Ponieważ już teraz rzadko kto z ludzi używa takich rzeczy. Rozpakowuję. Ja cię nie wiem co to. Collection jakiś, a wypełnienia, dobra. Jakaś kolekcja do wypełnienia. Jak fajnie popakowane. Zobaczcie, książki. Będą książki, tylko teraz czekajcie. Ja te książki wszystkie tutaj, tu. Ale kurde, tu jakieś pudełko. Tu jakieś, nie, to książka. Książka radioelektroniki i karton będzie na śmieci. Dobra, słuchajcie, weźmiemy kamerkę tu bliżej może i będziemy to jakoś coś tu próbować pokazać. Kurde, dużymi krokami zaczynam chodzić po warsztacie. Która to kamerka w ogóle bierze? To nie ta kamerka. To będzie chyba ta kamerka, tak. Muszę tu jakoś przejść. Tu jakoś ją postawić. Dobrze by było, żeby na czymś to mogło stanąć. Dobra. I'm sorry. Zobaczcie, są książeczki. Będziemy je rozpakowywać i układać na półkę, ponieważ to są tematyczne książeczki. To są książki, na które kiedyś mnie nie było stać. I w grubych okładkach, zobaczcie. 500 pikofaradów. Numer 1 został rozpakowany. Możemy sobie tutaj troszeczkę poprzeglądać. Radiotechnika bez wielkich problemów. Jakieś pieczątka jest nawet. Przetworniki elektroakustyczne i metody zapisywania dźwięku. Prostowniki i demodulatory. Czy to jest czasem, nie jest podręcznik? Tak. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1978 rok. To jest książka, która jest w moim wieku. Jeśli w czerwcu wydana, no to mostki prostownicze, demodulatory tak zwane, mieszacze. Już widzę po schemacie, że to mieszacz, tak? Półokresowy. Tutaj też mamy mieszacz, filtr, dyskryminator, no, fazy, rysunek, detektor stosunkowy w układzie scalonych, detektory,
głośniki. O, obliczanie, słuchajcie, kolumn. Jak idzie fala akustyczna, jak w koło głośnika. Czym większa powierzchnia, to jest powierzchnia A, przedniej ścianki czołowej. Otwarta obudowa, zamknięta obudowa. Dużo rysunków i dużo wiedzy. Stopnie mieszające, mieszacze tak zwane tutaj. Wzmacniacz WC. O, nawet coś tu było chyba na lampie. Piękna sprawa. Wyposażenie odbiorników luksusowych. Wskaźnik dostrojenia. Czyli tak zwane te zero w unitrze, pamiętacie? Co było w lewo, w prawo i zero. Piękna sprawa. O. 500 pikofaradów. Co to jest? Radiotechnika bez wielkich problemów. Jedziemy dalej. Pierwszą z góry. Ja nie wiem, czy to dobrze mnie słychać, chyba dobrze. Bo tutaj szumi mi strasznie, ale to nieważne. Cena 440 zł i proszę bardzo, elektrotechnika i elektronika. To jest podręcznik. No i co my tu mamy? Pole elektromagnetyczne, obwody magnetyczne. Podstawowe pojęcia elektroniki. Przecież ja to wszystko umiem. A to są takie grube książki, że w życiu bym tyle nie przeczytał. Jakby ktoś chciał... Lampa, o zobaczcie, ta Nixe opisana. Jakby ktoś chciał się tego nauczyć, tak jak to oni uczą w 5 lat, tego wszystkiego, które tutaj jest, oczywiście z tymi nawet wzorami, zapomnij. Za mało, z 5 lat jest za mało, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak to inny tam pojmuje. Maszyny elektryczne prądu przemiennego. Ten rozdział przerabiałem w szkole nawet. Ten rozdział był w szkole, przewijaliśmy też silniki. Także, ale wspomnienia, zobaczcie, a kurde, wspomnienia, tutaj jest silnik. No dobra, kolejny podręcznik, jedziemy dalej. Tak przeciąć, żeby nic nie uszkodzić z tej strony, może. O, bo tutaj zaklejony jest. No, tutaj to jest co? Cena 85 zł. Ciekawe, który rocznik. Sokoły. Spis treści. Co to jest w ogóle? Automotive Mechanics. Układy chłodzenia, rama i podwozie. Spis treści. Jakiś co to jest? Praca w warsztacie. Praca w warsztacie, dane techniczne, elementy łączące, gwinty, kręty. Czyli to może być, ja wiem, czy to mechanik samochodowy. Też podręcznik. UKL. A może i nie jest podręcznik. Mechaniki samochodowej akurat ja się nie uczyłem, chociaż sam potrafię głowicę zrobić. Zresztą widzieliście tam na którymś filmie. Z docieraniem zaworów. I z zacieraniem silnika. Dobra. To jest mechanika, mechanik samochodowy. O. I tą książkę możemy albo odstawić na półkę, albo komuś to ofiarować. Chyba nawet wiem komu, ale głośno nie mówię. To jest na pewno podręcznik, bo kiedyś coś takiego miałem. A może nawet i mam gdzieś.
piwnicy u rodziców. A nie, a nie. Księga sprawnych rąk. Księga sprawnych rąk. Otwieramy dalej i patrzymy, co tu mamy. Konstruktor i konstrukcja. Rysunek techniczny. Przybory rysunkowe. Który to rocznik? Gdzie tu jest wydanie jakieś? Jest coś? 78. Tutaj ktoś coś napisał. 140 zł w 78 to kosztowało. Konstruktor. Jeszcze podbite pieczątki jakby z biblioteki, kurde. Ryszard Dąbrowski. Łapy. Patrzcie, jest i tutaj są prostowniki, zasilacze, z tego co widzę, ze schematów. Czy może to kamerkę jakoś inaczej bym postawił, może byłoby więcej widać. No dobra, to idzie tutaj. Jakiś regulator. Ojej, moment, muszę ten kabelek jednak inaczej chyba postawić. Się zastanawiam, gdzie to kamerkę tutaj zamontować, tutaj to na pewno nie. Może tutaj jakoś się uda. O, może będzie lepiej z góry. Dobra, jedziemy dalej. Regulator i układy automatyki. Moja dziedzina. Z każdym bitem serca. Mikom. To już chyba jakieś nowsze wydanie, bo już jasne, ładne kartki. Rysunek regulator Pi z ogranicznikiem całkowania. No, dowiemy się, jak działają enkodery, jak działają liczniki, liniały. Proszę was, przykłady przemysłowe procesów wsadowych. No. Proszę bardzo, kolejny egzemplarz książeczki. Ale będę miał półkę z dziedziny elektroniki i automatyki i mechaniki i zaraz zobaczymy, się dowiemy co dalej. Janusz Łokuć, technika naprawy odbiorników TV. Proszę bardzo, nawet jakieś schematy ktoś tutaj dołączył. Starych serwisówki stare. O kurde, jakieś porwane troszkę. Ajajajajaj. No dobra, ale książka jest. 77 rok. Biblioteka. Zakłady chemiczne. Police. Spis treści. Wiadomości ogólne. Odbiorniki zanifikowane. Odbiornik. Warsztat telewizyjny i jego wyposażenie. Pomiary. Technika szukania uszkodzeń. Wstępne badanie odbiornika. Uszkodzenia elementów układów. Systematyczne szukanie uszkodzeń. Uszkodzenie wstępujące w głównych członach odbiornika. Strojenie odbiornika telewizyjnego. Wymiana uszkodzonych elementów. Całą książkę trzeba przeczytać, przestudiować, ile ona ma stron, żeby wiedzieć, jak podejść w ogóle, 400 stron ma, żeby wiedzieć, jak podejść do telewizora. A ja w szkole podstawowej, w 7 i 8 klasie, już naprawiałem rubiny i taurasy. Zobaczcie, nawet są rysunki, jak są mniej więcej zrobione, jeszcze lampowe. O.
z generatora sygnał puszczony, żeby było widać, czy mamy w każdym rogu korekcję dobrze ustawioną. Oczywiście czarno-białe, ale czarno-białe zdjęcie, ale to jest normalnie to jest w kolorze, nie? O ile jest odbiornik kolorowy. O, tu jeszcze patrzcie schematy. Schemat elektroniki płytki Z3 ECC82 na lampach i pentoda mocy. Jaka to jest pentoda mocy? PCF82. Czyli prawdopodobnie pośrednia. O. Warsztat telewizyjny i jego wyposażenie. Lustro obrotowe. Słuchajcie. Próbny głośnik. Taki stół jest rozrysowany. Normalnie prawie jakbym... Czekajcie, nie wiem czy to łapnie ostrość, czy to jest zawinno. Jakbym w Zurcie pracował. Pamiętam, takie podobne właśnie stanowiska pracy. Tylko, że te lustro obrotowe to było z przodu i nie było obrotowe. A obrotowy był blat zamontowany do tego, do... taka podstawa okrągła, żeby obracać starym rubinem do stołu. Woltomierze lampowe. Ach matko. Historia. Panowie, to już teraz jest historia, a nie elektronika. Zakłócenie synchronizacji poziomej i pionowej. Strzępienie obrazu. Jezu, ile kiedyś było problemów z tym. Ile człowiek musiał się nasiedzieć, się naczytać, się napatrzeć. Nie było internetu. No dobra, mamy kolejną fajną książkę, technika naprawy odbiorników TV. Jedziemy dalej. Zrób to sam! Chyba. Ale z Wademekum zrób to sam. W składnicy harcerskiej kiedyś było to. Jejku, moja wiertarka! Dzień dobry, Celma. Celma, słuchajcie. Zrób to sam, Wademekum. O Jezu, pamiętam tą książkę. Pamiętam, tą miałem. Tą książkę miałem. Z tym... Wademekum sam. Zrób to sam. Książka A4. 84 rok, Warszawa, czerwiec. Tak jest. Pamiętam tą książkę. Tą książkę pamiętam na A. No, akumulatory elektryczne na B. Jak człowiek normalnie, jakie wspomnienia wróciły. O Jezu. Szkoła podstawowa. Ja pamiętam, nosiłem takie cegły w plecaku, a potem w torbie takim na ramieniu. Powiedzieli dla mnie, że będę miał krzywy kręgosłup, jak będę nosił taką ciężką torbę. A ja je nosiłem do szkoły, żeby po prostu mieć jakieś zajęcie w szkole, bo trzeba było przesiedzieć te 7 godzin. To nosiłem takie książki ze sobą. Pamiętam to. Pamiętam te okleje, kurde. Jak co zrobić? Ja je wszystkie przeczytałem. Minerały były. Tutaj jakie deski. Jaki stojak do wiertarki. Ta wiertarka była nie do zajechania. Mam ją do tej pory, tylko że już zajechana. Ale ona jest nie do zajechania, bo ja nawet tą małą wiertarką klej do płytek, do gresu mieszałem. I to nie mało metry kładłem. Ona dwubiegowa, fajna Celma. Kurde. Tu już patrzę, się trochę rozkleiła ta książka. Szafki kuchenne wiszące, mocowania, rur, syfon, kran, syfon. O, jakieś płytki są, wykonanie urządzeń elektronicznych. Schemat ideowy w wersji podstawowej, dzwonka, kółki, zasilanego prądem stałym na 4,5 do 20 V. Kukułka. Na jednym tranzystorku, słuchajcie. Patrzcie. Na jednym tranzystorku.
temat dzwonka, kukułki. Ale zapach. Zamek szyfrowy. Kto kiedyś o takie rzeczy chciałby się robić? Automat zmierzchowy. Pewnie na jakimś tym. No, triak i fotorezystor. Dom jednorodzinny, proszę bardzo. Płytki, dachówki. Ten facet chyba coś tu nie po kolei kładzie, bo to od dołu do góry się kładzie, ale... Zasady użytkowania terenu. Zabudowa, jak... kurde. No tak, ludzie musieli gdzieś mieszkać. Ha, błazerie, patrzcie. Patrzcie, jakie stare zdjęcie. To kiedyś to był luksus. Tyle drzewa mieć w domu. To był luksus, kurde, kiedyś. Nie wiem, jak teraz, a raczej nie. Kolejne jakieś... Co to jest? Co to za schemat ideowy wskaźnika napięcia w instalacji elektrycznej samochodu? Samoczynny wyłącznik zapłonu. Na przekaźniku. Pięknie! Trzeba byłoby ją troszeczkę odnowić, posklejać to, co wypada, bo to jest naprawdę fajny, ciekawy egzemplarz, który na pewno jeszcze raz go sobie kiedyś tam przeczytam. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Nożyk jest. Folia bąbelkowa. O. Okładka ciekawa, twarda. Magister inżynier Marian Konopiński. To są poeci, że tak powiem, kiedyś. Zobaczcie, ile ilostronicowe książki pisali. Żeby było śmiesznie bez... To jest spis treści, tak? Spis treści 670 i koniec 663 strony, słuchajcie. Nie wiem, może to była praca jakaś inżynierska, magisterska, czy coś, czy historia, stan obecny, drogi rozwoju, podstawowe problemy elektroniki motoryzacyjnej, zasilanie energią elektryczną, elektroniczne urządzenia zapłonowe. Czemu tu kiedyś nie pisali na przykład o panelach słonecznych? Dobra. Dobra, tak sobie prze... O, EPROM, IPROM jest. No jest. ...64K IPROM był. 8 bit... nie chcę, wiecie co, bo to się można niechcący otworzyć stronę i się zaczytać i wielkie dzięki za te książki, bo ole, będzie oderwanie od rzeczywistości. Znowu się cofniemy w latach, do lat młodości. Kurde, nie czuję, jak rymuję, chyba zacznę piosenki układać. No. Piękna sprawa, bramki logiczne. Struktura, jak jest rozrysowana, bramki logiczne. Źródła, brama, dren. No, przynajmniej będzie wiadomo. Może kiedyś zrobimy parę odcinków z tych książek. Po kolei jakieś fajne, ciekawe tematy takie. Na przykład tam był ta kukułka na jednym tranzystorku. No i ciekawy jestem, jak to kuka. Czy to można w ogóle porównać do dźwięku kukułki. No, regulator prądnic prądu stałego.
Elektroniczne urządzenie zapłonowe. Dużo elektroniki w samochodach chyba. Takie kiedyś były te układy takie do czegoś potrzebne. Takie człowiek sięgał po tą elektronikę, bo oczywiście niczego nie było takiego, a jak już było, no to tylko jakieś tam kolosalne pieniądze. Ale nie było raczej, bo przeważnie ludzi, no nie wiem, ale prawdopodobnie było stać, bo nie było. Nie było czego kupić. I ludzie sobie coś tam po cichu w domach składali. To jest praktycznie nasz internet, te książki. To jest teraźniejszy internet. No, mikroprocesorowe układy zapłonowe. I to wszystko, cała ta elektronika, która kiedyś była, te schematy, no to było tam do czegoś potrzebne. Jakieś tam termostaty do akwarium. Jakieś sterowniki, przeważnie większość było sterowników. O, tutaj jeszcze jest jakaś karteczka, zakładka. Ktoś tutaj założył jakiś schemat. Jakieś sterowniki, czy oświetleniem, czy jakąś pompą, czy jakiś... widziałem nawet jak z pralki automatycznej, tej starej, co miała przycisk E. Ktoś zrobił betoniarkę. Obrotomierz do samochodu FSO. Pamiętam takie obrotomierze, duży Fiat, chyba 125P. Albo 124P. No dobra. Człowiek tak przekartkuje co 50 stron. I oby to nie było tylko takie przekartkowanie. I nie wylądowało na półce, a nawet jak wyląduje. Motoryzacyjna. Czyli tutaj mamy motoryzacyjną. Już mamy dwie. Mechanika samochodowa i elektronika motoryzacyjna. No i co tutaj dalej? Doszły radioelektroniki, jeszcze stare czasopisma. Ja ich mam praktycznie wszystkie, ale kilku mi brakuje. Tam z 87, 4 numeru chyba, z 70, nie, to 80, od 80 lat, bo to są już kolorowe te. I może się trafi, słuchajcie, tam jest cała półka tych radioelektroników. 84, proszę bardzo, 10, 11. W tych gazetach, pamiętam, było naprawdę mnóstwo ciekawych układów. Takich do samodzielnego wykonania, montażu. 86, 7. No i tutaj już dalej ten nowszy, 8. 88. 88, 90 i jakiś tam drugi egzemplarz. Super, kurde. Komu ja mam teraz podziękować? Bo z tego co wiem, to zbiór tych książek, tych materiałów i tych radioelektroników, rozmowa była z Adamem. Adam z Chicago. Ale przesyłka jest od kogoś innego. Z Białegostoku. Także ja gorąco i serdecznie dziękuję za te książki. To na pewno będzie u mnie na półeczce w domu leżeć. Radioelektroniki to tutaj trzymam. Może od razu tam... Aha, tu już nie wejdą. Dobra, wejdą za chwilę. Powiem tak, że... Będzie wolna chwila. To będziemy robić tutaj... Z tego zrób to sam. To jest najbardziej ciekawa książka. Z tego może coś wykonamy. Po prostu wykonamy jakieś układy, jak będzie chwila czasu, bo w tej chwili to jest bez komentarza. No. Dziękuję. Jeszcze raz. Biorę się do czytania. No i znowu robota stanie. Może nie stanie, no. Też było.
Zapraszam na premierę, słuchajcie. O właśnie. Tutaj jesteście, także ja też tutaj jestem. To tak blisko ta kamera teraz. Premiera dzisiaj o 19. A w przyszłym tygodniu zagram dla gejów i lesbijek. Nie no, to żarty. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz, dzięki za te czasopisma, to jest naprawdę, te książki w ogóle, materiały. Holender, nie wiem właśnie, czy te RODO to ja mogę wymienić po nazwisku, czy nie mogę. Dobra, powiem inaczej, pan Michał z Białegostoku przysłał dla mnie te książki. Także panie Michale, dzięki wielkie, pozdrawiam i o 19.00. Kolejna premiera. Z gitarą. A gitara w tej chwili się klei i będzie puszczona do renowacji. Ogólnie, jeśli chcecie mnie wesprzeć i zakupić mi instrument, czyli gitarę, a najlepiej 12-strunową, a jeśli nie 12-strunową, to jakąś taką ludzką gitarę, która też wytrzyma tyle lat co ta, no bo ta jest, żeby nie skłamać, 16. Trzy lata mam tą czarną gitarę, tą, na której gram. Także jeśli macie na zbyciu jakieś fajne, ciekawe pudło, ewentualnie możecie się dorzucić tam do zbiórki. Zbiórka będzie na PayPalu. Będziemy zbierać na nowy instrument. Pozdrawiam. A! I nowy kanał będzie, tylko z utworami, z piosenkami. Już w niedługim czasie ogłoszę, jak się nazywa. Podam linki. Pozdrawiam.